Cześć, jestem Bartman. Chcę Was zaprosić na krótką recenzję sprzętu, który w branży foto-wideo jest niezbędny. Mianowicie statywu. A jest to nie byle jaki statyw, bo renomowanej firmy Camrock, model dokładnie TE68. Zapraszam. Pora na szybki unboxing naszego statywu. W przesyłce mamy futerał. Futerał, który możemy założyć na ramię, na takim tutaj nylonowym pasku. Jest on regulowany. Momencik. O, regulowany, także dla każdego, każdy myślę, że znajdzie odpowiedni swój rozmiar. No i widzimy tutaj, jest on z góry zapinany tak do 2/3 na zamek błyskawiczny. Pokrowiec wykonany przyzwoicie, żadnych braków raczej, wszystko jest ok. No i mamy nasz gwóźdź programu, czyli nasz statyw. Firma Camrock jest uznanym producentem właśnie sprzętu, akcesoriów foto na rynku. Także co do tej firmy nie mam żadnych obaw, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Ten model jest modelem z takiej, powiedziałbym, średniej półki. Nie jest to sprzęt za grubą kasę, bo jest to przedział cenowy coś koło 100 zł. Jednak za taką cenę wydaje mi się, że nie można sobie wyobrazić lepszego statywu. Sprawdźmy. Jest to tripod. Ma 3 nogi. Każda z nóg jest zakończona taką stopką gumową na jakimś tam kulowym łożysku. Także wszystko możemy zauważyć, wszystko fajnie się tu obraca, także możemy postawić to na nie tylko na płaskim podłożu, ale również na jakimś tam pochyłym. Nie ma z tym żadnego problemu, jeżeli chodzi o stabilność. Każda z nóg, tak nam to wygląda, każda z nóg jest dwusegmentowa. Nie trzysegmentowa, tak jak większość statywów. Ma to swoje plusy i minusy. Dwa segmenty, pierwszy i drugi. Plusem jest to, że pozbywając się jednego z segmentów, producent uzyskał o wiele większą, lepszą stabilność i wytrzymałość tego statywu. Stabilność idzie kosztem wielkości i poręczności, także po złożeniu maksymalnym statyw jest nieco większy niż jego potencjalny odpowiednik w wersji z nogą trzysegmentową. Jednak coś za coś, prawda? My idziemy tutaj w stronę jakości i w stronę jakości właśnie zdjęć i filmów. Także taka wielkość raczej nie powinna nam przeszkadzać. A więc dobrze. Mamy tutaj nogi blokowane w systemie zatrzaskowym. Są również systemy zaciskowe na takie pokrętła. Jednakże jest to deczko wyższa półka cenowa. No i musimy zadowolić się tym, co mamy. Jest to wykonane z plastiku, te same tylko zatrzaski, no dosyć dobrej jakości. Główny materiał wykonania tego statywu to po prostu aluminium. Jest to wzmocnione aluminium o specjalnym przekroju, który umożliwia nam większe obciążenie naszego statywu. Widzimy, że przekrój tej nogi nie jest ani prostokątny, ani okrągły. To jest taki, powiedziałbym, trapez, jeszcze trochę tak zaokrąglony. Także wszystko daje nam bardzo, bardzo solidną konstrukcję. Po rozłożeniu mamy tutaj hak. Na dole jest hak. Służy on przede wszystkim do zwiększenia stabilności naszego statywu poprzez na przykład powieszenie na nim torby, foto albo jakieś tam obciążenia. Jest to bardzo dobry patent. Wykorzystywany często przy właśnie jakichś cięższych aparatach, które mamy zamocowane na głowicy.
Wyżej mamy oczywiście logo producenta i rączkę transportową, żeby nam się fajnie wszystko przenosiło. Idąc wyżej, widzimy tutaj poziomicę. Tu jest poziomica, jedna z dwóch, wykorzystywana, umieszczona tutaj na naszym statywie. Poziomica pozwalająca nam określić położenie naszego statywu w pozycji wertykalnej, no jakby w dwóch osiach, tak? X i Y. Nie tylko w jednej płaszczyźnie, w dwóch, bo to jest wszystko na polu koła. Pierścień wzmacnia nam tą kolumnę wysuwaną do góry. Kolumna również wykonana z wzmocnionego aluminium, wyposażona w szereg ząbków i wysuwana do góry za pomocą korbki. Idzie nam to elegancko do góry i na dół. Wszystko płynnie, bez zacięć. No, pod tym względem elegancko wykonane. Idziemy sobie dalej. Tutaj mamy wszystko ogarnięte. Zaczyna nam się głowica. Głowica 3D, czyli z możliwością regulacji w każdym, że tak powiem, wymiarze, w każdej płaszczyźnie. Po pierwsze, tutaj możemy po odkręceniu tego pokrętła możemy regulować sobie naszą pozycję naszej głowicy w płaszczyźnie horyzontalnej, tak? Widzimy, wszystko idzie w miarę gładko. Z czasem można dojść do wprawy i w miarę płynnie tym operować. Dalej mamy rączkę głowicy odkręcaną, która pozwala nam ruch tutaj w płaszczyźnie wertykalnej, czyli góra-dół. No, jest to bardzo, bardzo oczywiście przydatne i za pomocą tej rączki machamy ją na boki i góra-dół. Chcąc ustawić w danej pozycji, zakręcamy ją po prostu i wszystko jest ok. To również jest wykonane z tworzywa, tak jak cała nasza głowica. Trzecia płaszczyzna. Tutaj odkręcamy dings i po prostu cała głowica nam się odchyla na bok. Jeżeli chcemy strzelać zdjęcia pionowe, jest to idealne rozwiązanie, ponieważ to nam się tutaj zatrzymuje na kącie 90 stopni. No i tak jak mówię, wszystko chodzi płynnie w miarę. Jak na tą półkę cenową, to jest naprawdę super wykonanie. Wszystko jest opisane, co się gdzie otwiera i zamyka. Także pod tym względem super. Tutaj mamy jeszcze, czy tu widać? O, poziomicę, taką zwykłą, która właśnie pozwala nam odnaleźć się w położeniu naszej kamery, naszego aparatu właśnie w tej płaszczyźnie góra-dół. Na końcu mamy szybko złączkę pozwalającą nam na zamocowanie na niej aparatu, kamery czy czegokolwiek tam chcemy. Odpinamy ją za pomocą tej wajchy i ona nam wyskakuje, wajcha nam się automatycznie blokuje. Jest to dobry bajer, ponieważ nie musimy się, możemy wszystko robić jedną ręką. Jeżeli przypniemy sobie tu aparat, zamocujemy z powrotem, wajcha nam się automatycznie zamknie. No, rozwiązanie super. Jeszcze się z takim nie spotkałem. Bardzo, bardzo wygodne. Także widać, że producent słucha swoich klientów, słucha ich uwag. Mamy tutaj szybko złączkę. Jest tutaj mocowanie na standardową śrubę 1/4 cala plus taki bolec, blokada. Standardowo zakręcamy tutaj tym pokrętłem, chowamy i wkładamy do naszej głowicy. W tym modelu głowica nie jest wymienna. Istnieje model TH70, który posiada właśnie wymienną głowicę, jest on jakieś 40-50 zł droższy. Posiada możliwość wymieniania głowicy, jest to bardzo przydatne przy bardziej profesjonalnych ujęciach, kiedy to możemy zamocować różne rodzaje głowic z różną charakterystyką płynności i swobodą właśnie poruszania w każdej płaszczyźnie. Specyfikacja. Producent deklaruje, że maksymalna wysokość statywu to 186 cm. Ale oczywiście
ze złożonymi nogami maksymalnie. Traci on przez to swoją funkcjonalność, a 186 cm to na pewno nie jest. Według mnie jest to jakieś 170-175. Deklarowana wysokość pracy z głowicą i rozłożonymi nogami to 168 cm. Tutaj mogę się zgodzić, wydaje się to być prawdą. I jest to według mnie bardzo optymalna wysokość, dosyć duża, jeżeli chodzi o tego typu statywy. Zaś minimalna wysokość pracy z głowicą i rozłożonymi nogami to 62,3 cm. Jest to dobre osiągnięcie, biorąc pod uwagę to, że nogi rozkładają nam się na dwa segmenty, a nie na trzy. Udźwig statywu to proponowane przez producenta maksymalne 4 kg. W zupełności to wystarczy, biorąc pod uwagę to, że standardowe kamery czy aparaty mają od kilograma do 2,5. Także a całkowita waga to 1,58 kg. Całkiem dobry wynik. Krótki test stabilności. Wyostrzę teraz na tutaj szyjkę butelki. Przez chwilę będę tutaj chodził po pokoju, skakał. Podsumowując, statyw Camrock TE68 to świetny stosunek jakości do ceny, ponieważ za około 100 zł mamy do dyspozycji bardzo dobre jakości, bardzo dobrze wykonany sprzęt dla początkujących adeptów sztuki filmowej i fotograficznej. Ode mnie to już wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, piszcie w komentarzach. Wedle możliwości będę się starał na nie odpowiadać. Trzymajcie się, na razie, pa!